Cześć, z tej strony Meta, z tej strony Metal. Chciałbym powitać Was w kolejnym odcinku OLL z Metalem. Już kolejny, już nawet nie liczę, nie ma sensu. Dobra, OLL na dzisiaj to takie auto. No, auto, że jest pasek po środku i taka dwójka i takie światło. Z drugiej strony to samo, taka dwójka i światło. I właśnie zauważyłem, że ten algorytm można wykonywać na dwa różne sposoby. Pokażę oba sposoby, bo niektórym może się przydać jeden, drugim drugi. Dobra, pokażę Wam go jak stworzyć i jeden sposób. Tutaj jak go stworzyć, a tutaj jak go rozwiązać. To jak go rozwiązać jest jeszcze jeden trochę inny sposób, też podobny, ale znaczy działa na podobnej zasadzie i w podobny sposób to robi, ale trochę jednak inaczej. Dobra, pierwszy sposób to taki, że właśnie ten sposób akurat jest przedstawiony tam na kartce. Pierwszy sposób to taki. F, czyli przekręcamy tam ścianę frontową i jakby robimy sexy move'a tylko do tyłu, czyli cofamy dwa razy i drugi raz i cofamy tu. To jest pierwszy algorytm, może go pokażę jeszcze raz. Właśnie, no to jest to samo, jak go stworzyć. Po prostu wystarczy dwa razy zrobić sexy move'a z przekręconą frontową ścianą i cofnąć. I wtedy mamy ten OLL. Żeby go rozwiązać, wystarczy zrobić F i zacząć od tylniego. Jedziemy raz, potem drugi raz i poprawiać. To jest pierwszy sposób. A drugi sposób, którego ja się już wcześniej nauczyłem, jest taki, że kostkę trzymamy światłami do lewej strony, po lewej stronie, i te dwa paski mamy tutaj. Tak jak widzicie. Wcześniej trzymaliśmy tak, że światła mieliśmy po prawej stronie, jak wykonywaliśmy, a teraz trzymamy po tej stronie. I jest to prawie to samo, a jednak trochę innego. I teraz przesuwamy dwie warstwy przednie. To się nazywa małe F. I też robimy sexy move'a, tylko teraz już w normalną stronę, czyli tak jakby do tyłu. I cofamy te dwie warstwy. Teraz pokażę go jeszcze raz. Teraz trzymamy ścianą do tyłu. Znaczy światłami po lewej i po prawej stronie, no nie wiem, tył. Przesuwamy dwie warstwy i wykonujemy metodę sexy move. Czy algorytm, czy ruch sexy move i tyle. Jest, jest. No teraz jeszcze raz pokażę obie metody. Warto znać obie, chociaż myślę, że jedna i druga będzie bardzo przydatna. Nie wiem, w sumie trudno tu stwierdzić, która mi się lepiej wykonuje. Zależy, jak nam wypadnie OLL, czy stack i nie musimy obracać, czy wypadnie nam tak i po prostu łatwiej będzie, szybciej będzie ułożyć. Dobra. Pierwszy, a czy teraz drugi. Przesuwamy dwie ściany frontowe i jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I cofamy dwie warstwy. To był raz, a teraz kostkę trzymamy światłami do prawej strony, jak wykonujemy na prawą. I robimy tak. Frontową ścianą jedną. I teraz robimy sexy move, tylko od tyłu. No, i teraz dosuwamy. Myślę, że jest to jeden z częściej występujących algorytmów na kostce, a przy okazji no nie jest taki trudny do nauczenia się, więc jak potrzebujecie, no, jak się uczycie, no to się uczycie wszystkich. Więc tak jak ogólnie powiem, polecam. Już mam mentis w głowie, bo nie wiem co mówić. Aha, i przy okazji mam do sprzedania kostki Cyclone Boys, które przyszły mi wczoraj z Chin, są oryginalnie zapakowane, jeszcze ich nie wyciągałem, i Mirrora Shengshu srebrnego i Chilonga na kremowym plastiku. Nie będę go tu otwierał, bo jak mówiłem, wszystko jest oryginalnie zapakowane, sterylne. I tak, tutaj mam
dwa Chillongi, dwa Sheng Shu Mirrory i trzy Cyclone Boys. Jeden albo dwa są zarezerwowane, ale póki nie będzie potwierdzenia, to wszystkie są na sprzedaż. Polecam, bo kostki są naprawdę świetne. Jedną już sobie odpakowałem, którą zatrzymuję. Tak więc, dzień wykreślony, algorytm wyuczony i do zobaczenia jutro. Cześć!